czwartym, które zdecydowanie zatraciło swój urok z pierwszych mgnień dzisiejszych zawodów. Ostatnio w ostatnich wyścigach bardziej jedynki i zera przy nazwiskach zawodników jadących w żółtym kasku. John Jorgensen teraz w dyspucie z Nickiem Pedersenem, no szukają tam jakiejś mobilizacji, albo bardziej może szukają rozwiązań sprzętowych, jak dalej uczestniczyć w tej rywalizacji. Nicki ma 8 i jeszcze punktów i za chwilę jeszcze pojedzie, więc w półfinałach raczej się znajdzie, będzie jechał z czwartego, a teraz, no właśnie, jak to czwarte pole zadziała w przypadku Grzegorza Balaska, jest na dłużej, chciałby tam znaleźć przyczepność, odepchnąć się, ale nie ma tego. Na prowadzeniu jest Greg Hancock. Ale Grzegorz teraz cudownie się przedarł. Z czwartego miejsca wyprzedził Kenneta Bier i za chwilę jeszcze i jeszcze znajdzie sposób na Lee Adamsa, który teraz nic nie widział przez chwilę. Szukał pierwszego takiego bezpiecznego momentu, kiedy można sięgnąć lewą ręką po zrzutkę. Odzyskał pole widzenia. No i Grzegorz ciągle czai się do ataku na Lee Adamsa. Powiedzmy sobie, że Grzegorz miał 5 punktów, a więc ta jedynka raczej oddali go na pewno od strefy półfinałowej. Dwójka, nie wiemy jeszcze, czy dałaby mu miejsce w półfinale. Teraz uciekł Grzegorzowi Adams. Adams jeszcze teraz niewiarygodnie się rozpędził, spróbuje zaatakować być może Grega Hancocka na ostatnim wirażu. Poszedł na dużą, ale nie da rady. Dał radę! No coś niesamowitego! I jak przygotowywał tę akcję, no ale kiedy zna się tego zawodnika, jego styl jeżdżenia, to no nie wiem jak państwo, ale my z Rafałem wiedzieliśmy, w którym momencie on rozpoczyna tę walkę o tę trójkę i dlatego stąd mój uniesiony głos już na wiele, wiele sekund przed tym, jak wyprzedził Grega. Myślę, że troszeczkę Greg uśpił się nieco, nie widząc za plecami, bo na jednej prostej, można powiedzieć, doskoczył do niego Lee Adams. Za chwilę być może będziemy mogli to obejrzeć jeszcze raz. Już to obejrzeliśmy, ale ty nie patrzyłeś w monitor. Nie patrzyłem w monitor, bo patrzyłem jeszcze na to, co dzieje się na torze, ale o, widzimy tutaj końcówkę, no trudny tutaj orzech do zgryzienia będzie miał sędzia. Chyba jednak Hancock. Chociaż nam w czasie rzeczywistym z naszego stanowiska komentatorskiego wydawało się, że to... Nam się wydawało, ponieważ była trochę dysproporcja szybkości i Adams wyprzedzał Hancocka, stąd takie wrażenie. Trójka przyznana dla... No proszę, chyba to bardziej dostał tutaj bonusa za styl, niż to rzeczywiście mogło być. Po 2,5 powinni dostać, no ale trudno, niech będzie. Lee Adams zwycięzcą wyścigu 18. Greg Hancock się bardzo nie obrazi, ponieważ ta dwójka mimo wszystko daje mu awans do półfinałów. Miał 8 plus 2, to jest naturalnie 10 punktów. A Lee Adams uśmiechnięty 8 plus 3, to wiemy, Rafał, że to jest 11.